Dzień dobry. Malina liofilizowana jest suszona specjalną metodą liofilizacji, potocznie nazwaną suszeniem mrozy. Omawiane liofilizowane maliny zawierają 100% malin i żadnych dodatków. Proces liofilizacji jest metodą konserwacji żywności, w której wykorzystuje się suszenie zamrożonej substancji. W pierwszej kolejności stosuje się mrożenie produktu w temperaturze minus 40 stopni. Następnie usuwa się około 95% wody przy obniżonym ciśnieniu. W związku z tym, że żywność poddaje się suszeniu ze stanu zamrożonego, to zarówno witaminy, jak i składniki biologicznie czynne nie ulegają degradacji. Produkty takie zachowują kształt oraz strukturę komórkową, przez co możliwe jest ich ponowne uwodnienie. Technologia ta zachowuje większość składników odżywczych i smakowych świeżego produktu, w tym także oryginalny kolor, a dodatkowo nadaje mu atrakcyjną chrupkość. 100 g produktu dostarcza 300 kcal, 36 g węglowodanów, w tym 29 g cukrów, około 5 g tłuszczu, 8 g białka oraz 43 g błonnika. Do wyprodukowania 100 g malin liofilizowanych użyto około 700 g świeżych malin. Maliny są bogatym źródłem witamin z grupy B, witaminy C i E i K oraz składników mineralnych takich jak potas, wapń, magnez i żelazo. Potas zapewnia prawidłową gospodarkę wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową organizmu. Z kolei magnez korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, poprawia koncentrację i pamięć. Za właściwości prozdrowotne malin w głównej mierze odpowiadają antyoksydanty reprezentowane przez polifenole, a także witaminy A i C oraz karotenoidy takie jak beta-karoten, luteina i zeaksantyna. Przeciwutleniacze wspierają układ odpornościowy, działają przeciwstarzeniowo i przeciwnowotworowo. Omawiane maliny liofilizowane zawierają sporo węglowodanów, dlatego nie są zalecane dla osób z cukrzycą. Owoce liofilizowane mogą stanowić dodatek do musli, galaretki, kisielu, kompotu, jogurtu czy ciast, deserów i herbat.